Słońce można obserwować na różne sposoby. Można sobie na przykład prześwietlać matrycę w aparacie, albo twierdzić, że słońce gdzieś się tam chowa między chmurkami. No ale ja dzisiaj chciałbym pokazać trochę inną metodę, mniej inwazyjną na pewno, no i przede wszystkim amatorską do zrobienia przez każdego w domu przy użyciu minimalnych środków. Tak więc zapraszam na materiał. No i dobra, krótko, szybko i na temat, jak można sobie obserwować słońce w bezpieczny sposób przede wszystkim. Wystarczy do tego jakiś aparat, no z dobrym zoomem, bo to jest w sumie kluczowe. W moim przypadku oczywiście mój zasłużony Nikon P900. No i do obserwacji słoneczka użyjemy sobie takiej oto folii. Jest to przeze mnie wysoce zaawansowany filtr zrobiony. Mamy tak, folia ND5. Ona jest do kupienia praktycznie wszędzie za jakieś tam niewielkie pieniądze. Fajne jest to, że można sobie kupić naprawdę jakiś malutki skrawek. Nie trzeba od razu całego formatu A4 na przykład. Możemy sobie kupić, dostosować po prostu rozmiar do swoich potrzeb. No i ja tą folię, ten filtr właściwie wykonałem w następujący sposób, że folię umieściłem pomiędzy dwie tekturki, nakleiłem taśmę dwustronną, skleiłem to wszystko, żeby ta część filtra, czyli ta tutaj środkowa, była, że tak powiem, niepofałdowana za bardzo, ale żeby była napięta, nie? Naciągnięta dobrze. No i tutaj na to trzeba uważać, bo po pierwsze, każde dotknięcie tego, no niestety, ale niesie za sobą ryzyko zostawienia śladów po prostu linii papilarnych. Jest to tak delikatna folia. Po drugie, jest ona niezmiernie cienka. Cholernie cienka jest i bardzo łatwo ją jest uszkodzić, więc naprawdę trzeba uważać z tym. No i każdy brud, każdy jakiś tam, jakąś tam drobinkę widać na tym. No i ta folia sobie tu jest pomiędzy tymi dwoma tekturowymi krążkami. No, wygląda to bardzo prymitywnie, ale spełnia swoje zadanie. Ja jeszcze tutaj chciałem jedną rzecz dodać, że doradzono mi przed w ogóle wykonaniem tego filtra, żeby średnica jego była nieco mniejsza od średnicy obiektywu, więc posłuchałem tej rady. Ma to rzekomo związek z tym, żeby mniej po prostu światła wpadało do tego aparatu, mniej światła słonecznego oczywiście, i lepsze będą efekty, nie? Więc ja się tutaj posłuchałem i wykonałem połowę mniejszą średnicę niż jest średnica obiektywu. No i teraz tak, u mnie to wygląda następująco. Ja tutaj żadnych nie robiłem czapeczek, żadnych tutaj skomplikowanych rzeczy, tylko po prostu kładę sobie ten filtr na obiektyw, no i tutaj za pomocą zwykłej taśmy izolacyjnej przyklejam sobie do obiektywu, no i sobie obserwuję, nie? To jest bardzo proste i tyle. Po skończonej obserwacji oczywiście to odklejam i ściągam. Można by było zrobić jakąś tam czapkę, jakąś tam obudowę, ponieważ nigdzie nie znalazłem oryginalnego filtra słonecznego do tego aparatu, takiego, który wiecie, można by było sobie tutaj przyczepić, jakoś przykręcić, zahaczyć. No to zrobiłem to w taki sposób. Wiem, że jest to bardzo prymitywne, wygląda jak wygląda, nawet te krążki nie są jakieś tam równe, ale uwierzcie mi, że to spełnia absolutnie swoje zadanie, nie? Więc to nie musi być drogo, nie musi być skomplikowanie, no i w tym przypadku nie jest. I to jest właśnie najlepsze w tym, że jest to tanio, prosto i niezawodnie, o tak. No i teraz tak, jak już wiemy, jak to mniej więcej wygląda, no to co, pokażę Wam teraz, co z tego wyszło, jakich obserwacji dokonałem. Także zapraszam do obejrzenia kilku nagrań i zdjęć słoneczka. I tak, żeby teraz wszystko było jasne, ja w kwestii obserwacji słońca, czy też ogólnie w kwestii fotografii, jestem totalnym laikiem i amatorem o najniższym poziomie w ogóle wiedzy, jeżeli chodzi o te rzeczy.
Niemniej jednak udało mi się coś tam zaobserwować, no i w jakiś tam sposób się z tego cieszę, ale proszę, żeby każdy miał na uwadze, że no, ja naprawdę z bardzo takiej amatorskiej strony do tego wszystkiego podszedłem, po prostu się tym nigdy nie interesowałem jakoś specjalnie, jakoś do tej pory mnie to super nie interesuje, obserwacje nieba, obserwacje słońca i tak dalej, nie posiadam też sprzętu wysokiej klasy, co wiecie, jest to zwykły aparacik P900. No i tyle, nie? Więc proszę mieć to na uwadze i nie linczować mnie za to, że jakość tych moich obserwacji słonecznych nie jest jakaś powalająca. No i tutaj teraz tak. Chciałem wam pokazać kilka dni moich obserwacji, które były prowadzone w listopadzie od 3 do 28. No i sobie tak po kolei pootwieramy foldery i sobie popatrzymy, co mi się tam udało ponagrywać. Pierwszy dzień moich obserwacji. No jak widać, udało się zaobserwować całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o ostrość, no to proszę wybaczyć, ale nie udało mi się lepszej ostrości złapać. Jeżeli chodzi o ekspozycję, jeżeli chodzi o ISO, czy o światłoczułość, wiecie, o te różne rzeczy typu czas otwarcia przesłony i tak dalej, te różne rzeczy, to ja to wszystko z tym eksperymentowałem, próbowałem ustawić jak najlepiej, żeby coś tam było widać, więc niektóre zdjęcia i nagrania będą lepszej jakości, będą wyraźniejsze, jaśniejsze, niektóre ciemniejsze. Proszę mi to wszystko wybaczyć. Jeszcze raz powiem, jestem amatorem w tym wszystkim. No i tutaj mamy obserwację właśnie z trzeciego, gdzie widzimy kilka fajnych plamek na słoneczku. Tutaj sobie przezoomowałem troszeczkę. No jest to o tyle fajne, że nie zobaczysz tego inaczej niż przez właśnie filtr słoneczny i przy użyciu aparatu z zoomem, więc gołymi oczami tego nie zobaczycie. Mamy tutaj charakterystyczne fajne plamki, czyli jest to dowód na to, że coś na tym słońcu się tam jednak dzieje, nie? Jakaś tam aktywność ma miejsce. I dobra, nie będziemy teraz się tutaj jakoś super skupiać na tym. To jest nadal obserwacja z trzeciego. Ja tutaj coś tam przybliżałem, coś tam próbowałem. No widać, że ewidentnie coś tam na tym słońcu jest. Ale najlepsze jeszcze będzie za chwilę. No i tutaj mamy zdjęcie z tego w sumie dnia. A na koniec tego filmiku sobie porównam zdjęcia ze wszystkich tych dni, które obserwowałem słoneczko. Następnie mamy 4, to jest dzień po. 4 listopada i znowu nagranie. Jak zauważyliście, te plamy się troszeczkę przesunęły, a od lewej strony zaczyna wychodzić coś nowego. Mówię zaczyna wychodzić, bo później dojdziemy do wniosku, jak sobie zobaczymy wszystkie te zdjęcia, że słońce się porusza. Słońce się porusza, a przynajmniej te plamy na nim się poruszają, co jest wskazaniem na to, że coś tam się do jakiegoś ruchu tam dochodzi, nie? No i tutaj widzimy też znowu jakąś tam sporą aktywność. Gdzieś te plamy, jak sobie tak popatrzycie, to tych plamek, no tak będziemy je nazywać, na tym słoneczku trochę jest, nie? I tutaj znowu zoomik. No i widzimy wyraźnie, że jakieś tam mamy artefakty na tarczy słońca widoczne. Dobrze, jedziemy dalej. No i tutaj bardzo nieudane zdjęcie z tego samego dnia 4. Po pierwsze chmury, które przesłoniły. To było najlepsze, co mogłem wyciągnąć, a po drugie źle ustawiony czas ekspozycji i te różne sprawy związane z ISO i otwarciem przesłony i tak dalej, nie? No ale cóż. Tak to bywa. No i mamy następną obserwację, to już 8 listopad. Znowu nagranie. No tu już widać nieco lepsze plamy, to znaczy duże, tak naprawdę. Dosyć duże są. Udało mi się to złapać, no i tu uciekła bardzo ostrość. No ale cóż, jestem laikiem w tej dziedzinie, więc tak to było. No jak widać,
coś się tam na tym słońcu dzieje. To widać tak, że mamy jedną tutaj, która już się nam zaraz będzie gdzieś tam chować. No i trzy pokaźne plamy w okolicach środka tarczy. Następnie dziewiąty. Nagranie. Widzimy znowu nasze plamy, które, uwaga, zmieniły swoje położenie na Słońcu i to będzie wyraźniej widać na zdjęciach. Oczywiście zmieniły położenie w stosunku do ósmego, czyli dnia poprzedzającego tą obserwację z dziewiątego. Bo te plamy są jeszcze bliżej tarczy, środka tarczy Słońca. Co na zdjęciu widać też wyraźnie. Może nie tak wyraźnie, no ale widać. Dobra, i teraz tak. 19, to mamy 10 dni po. I całkiem co innego, nie? I to jest właśnie najlepsze w tych obserwacjach, że widzimy no zupełnie inną, inne rozmieszczenie plam, inny ich kształt przede wszystkim. Więc coś się tam dzieje i dzień do dnia obserwacji Słońca jest po prostu inny. I to jest właśnie chyba najciekawsze w tych obserwacjach, aczkolwiek same w sobie one nie są jakoś mega ciekawe, no bo patrzenie na te różne plamki, które się przemieszczają, no nie jest jakoś super ekstra ekscytujące. No ale jednak coś się dzieje, nie? Więc no jak widzicie, różnica między tym, co widzieliśmy 9, a tym, co widzimy 19 listopada, jest duża. Czyli ta aktywność na tym Słońcu no jest wymowna, prawda? Dobra, zobaczmy teraz następny dzień. 20. Tu znowu oczywiście inna ekspozycja i Słońce już ma inną barwę troszeczkę. No cóż, proszę wybaczyć. Ja się dopiero uczę tego wszystkiego. No i tutaj znowu nam się gdzieś coś dzieje z tymi plamami. Zmieniają one swoje miejsce, zmieniają swoje kształty. Co widać najbardziej na zdjęciu. Teraz sobie zobaczmy. 21. Tutaj mi się udało 3 dni pod rząd. 21 listopada mamy znowu inną aktywność. Tutaj taka charakterystyczna też układ, charakterystyczny układ tych plamek. Dosyć ciekawy. Jak widać, i też bliżej gdzieś tam tarczy, bliżej środka tarczy się nam to pojawia. 28 to już ostatnia obserwacja, jaką udokumentowałem. Robiłem ich trochę więcej, ale tylko te udało mi się udokumentować. No i tutaj mamy zupełnie inną tarczę niż mieliśmy 21. Zupełnie gdzie indziej plamy występują i inne kształty mają. Jak widać, jeśli chodzi o kolor, no to jest wina moja, złe ustawienie z aparatu, no ale plamy to już jest inna zupełnie bajka. A na koniec chcę wam pokazać teraz porównanie tych wszystkich dni. No i widzimy, że patrzymy tak naprawdę na całkiem inny układ tych plam, jeżeli weźmiemy poszczególne dni. No i znowu lecimy tak, 3 listopada, czyli pierwszy dzień mojej obserwacji, widzimy plamy w tym miejscu. Tak, a już tutaj 4, ta plama, oczywiście no jest bardzo ciemno, ale da się to zauważyć, że te dwie, ta jedna większa, ta druga mniejsza, są inaczej ułożone niż miało to miejsce 3. 3 widzimy, że one są tak jakby w linii. Ale już 4 ta większa plama poszła troszkę do góry jakby, więc już są w innym po prostu układzie, nie? No i teraz jak sobie weźmiemy 8 porównamy sobie do 3 czy 4, no to nam okazuje się, że to całkiem co innego. Inne plamy, inny układ. I znowu tutaj ciekawa sprawa, jeżeli sobie porównamy 8 i 9, to mamy znowu przesunięcie w kierunku środka. No i mamy tak.
8 mieliśmy ten układ plam bliżej lewej strony, a 9 już się zbliża do środka tarczy, nie? I to widać wyraźnie, że jest tutaj ewidentnie jakiś ruch. Kolejna rzecz to jest 19 i 20. Też widzimy, że te plamy się zmieniły swoje położenie delikatnie. 19 mieliśmy tutaj bliżej tej dolnej krawędzi. 20 już nam się zbliża bardziej do środka tarczy, ten układ plam. A 21 jest jeszcze w innym położeniu, co wyraźnie widać. Także te 3 dni tam nam fajnie pokazują, jak ten układ plam sobie podróżował po Słońcu. To jest bardzo fajne. A 28, czyli praktycznie tydzień po tej tutaj obserwacji, tych plam nie ma. Tych, co widzieliśmy tutaj, a tylko nam się pokazują tutaj i prawdopodobnie, nie jestem pewny na 100%, ten tutaj układ plam to jest to samo, co widzieliśmy tutaj, ale chociaż może nie jest. Nie, to jest chyba co innego, to jest chyba co innego. No nic. W sumie to tyle, to tak bardziej w ramach ciekawostki i tak naprawdę pokazania, że można tanim kosztem amatorsko sobie Słońce poobserwować. Tak jak mówię, nie jest to jakieś bardzo ekscytujące, no ale jednak pokazuje, że jakaś tam aktywność jest. Te plamy się przemieszczają, no i za pomocą zwykłej folii ND5 i aparatu z jakimś dobrym zoomem można to sobie zaobserwować. No i przede wszystkim pogody, no bo niestety udało się tylko tyle, bo jak wiecie, mieszkam w Szkocji, a tutaj z tym słoneczkiem na niebie to jest różnie. Więcej jest chmur niż słońca, ale i tak jakoś mi się coś tam udało nagrać. No i w sumie to tyle. Nie jest to jakiś tam big deal, ale chciałem się z tym podzielić, żeby każdy mógł zwrócić uwagę na to, że na naszym słoneczku też się coś dzieje i można to zaobserwować ze swojego praktycznie podwórka, jeżeli ma się to odrobinę chęci i jakiś tam sprzęt, nie? Na koniec jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. Jest taka strona Stereo. Na tej stronie możemy się na przykład dowiedzieć coś więcej o aktywności Słońca. To znaczy możemy z wyprzedzeniem dowiedzieć się, no co się tam nam na Słońcu pokaże i następnie zweryfikować to poprzez własną obserwację. Ja mówię o tym, bo po prostu o takim czymś się dowiedziałem. Ja tego nigdy nie sprawdzałem, ale wiem, że są osoby, które to sprawdzały i podobno faktycznie to działa. To znaczy, tak, sprawdzamy sobie aktywność Słońca, no i ta aktywność okazuje się, że nie jest jeszcze widoczna z Ziemi, a już na tej stronie tą aktywność możemy zobaczyć. No i później po jakimś tam czasie okazuje się, że jak sobie założymy filtr na obiektyw i zaobserwujemy sobie tarczę Słońca, no to zgadza się to z tym, co widzieliśmy na tej stronie, nie? Czyli tak jakby dostajemy wcześniej informację, że będzie jakaś aktywność, no i sobie ją weryfikujemy i okazuje się, że niby tak jest, ale jeszcze raz podkreślę, ja tego nigdy nie sprawdzałem, nie korzystałem z tej strony, więc ja się nie mogę wypowiedzieć, że na 100% tak jest, a mówię o tym tylko w kwestii takiej, powiedzmy, informacji, że takie coś istnieje. No i w sumie to już chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.